Wyobraź sobie, że właścicielka dzisiejszej restauracji z kuchenek rewolucji przynosi tobie schabowego. Będę jadł schabowego. Król schabowego, patrzysz, a tam chleb! Zamiast mięsa, chleb! Dużo panierki, nie? Nie. A tu jest sama panierka. Ile jest schabu? I ile jest panierki, no ludzie? Taka jest proporcja schabu do panierki. Dlaczego pani daje chleb za mięso? No bo inaczej. Idziesz tam pracować. Twoja wypłata ma być, no, śmiesznie niska. 2000 zł. Za to się praktycznie nie da przeżyć, ale dobra, pracujesz, nie masz wyjścia. I po miesiącu pracy dostajesz ile? 700 zł jednak. A ile one zarabiają? Jezus. Po 1500. Powiedziała, że zarabiamy 1500. Ile zarabiasz? 800 zł, 850, 700. Ostatnio wziąłam pensję. Ty wiesz, że to jest przeciwko prawu pracy? Słuchajcie, ostatnie odcinki kuchennych w porównaniu do tego były grzeczne. Chciały dziewczyny go zagotować za bardzo. Przygotować. I dlatego on zmienił kolor. Czuwała gotowała warszczyk. Wiem, jaki mam obrót miesięczny i wiem, że cały czas do tego dopłacam. Natomiast kwestia, ile ja już w tej chwili do tego dopłacam, to już nie robi różnicy, czy ja dopłacam 2000 czy 4, bo i tak dopłacam, i tak dopłacam. Totalnie najgorszy odcinek Kuchennych Rewolucji już zaraz. Waszej ulubionej serii. Ciągajloczki. Dzisiaj to jest kosmos. Totalnie was nie zawiedzie ten odcinek, ale mam tak spod lady schowany odcinek kuchennych i ja mogę go nagryć. W sumie to już zaraz. Czyli rzuci wam odcinek w niedzielę. Ja się was pytam, widzowie, bo szalejmy, bo to jest czas na szalenie, ponieważ marcu pamiętniki z wakacji, jak już pewnie wielu z was wie. Czy chcecie już zaraz kolejny odcinek Kuchennych Rewolucji? Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę i siemano. Siemano też do dzisiejszego partnera tego odcinka, czyli Domino Dreams. Domino Dreams to darmowa gra mobilna na Androida i iOS-a. Czekaj, tą reklamę warto posłuchać, bo będzie można coś wyrwać za friko. Muszę wam powiedzieć, że ja unikałem Domino jak Chińczyka. No nie była to gra mojego dzieciństwa, dlatego przyznaję się bez bicia, że mocno załapałem zdziwko, gdy wciągnąłem się w grę naszego dzisiejszego partnera odcinka. Jest ona prosta, ale szalenie satysfakcjonująca. Moment, w którym ułożysz pod rząd kilka Domino i dostajesz bonusa! W Domino Dreams podróżujesz między planszami, które rozbudowujesz grając w domino, a ze każdym wypełnionym poziomem odblokowujesz nowe funkcje w grze, przez co staje się ona coraz bardziej ciekawa. Ale nie chcę wam zawierać spodzianki teraz, co się tam odblokowuje. Dlatego zachęcam was do instalacji gry z linku w opisie lub teraz skanując kod QR. Pobierając Domino Dreams z mojego linku wspierasz mój kanał, ale również masz szansę na wygranie koszulki z Kocham Pieski. A dokładnie to jedną z puli 20, które chciałbym wam dać wybranym osobom, które podrzucą screenshota z gry na mojego maila dajnaruciak@gmail.com. Wystarczy, że będąc w grze wklikniesz w o tutaj tą zębatkę i zrobisz screena, na którym widać twoje player ID, czyli to na środku. Cyk, screenshotik to pakujesz i wysyłasz do mnie na maila dajnaruciak. I od razu możesz przyznać, jaki chcesz rozmiar koszulki i się ogarnie, nie? Nie wygrywa każdy, ale z doświadczenia wiem, że w takich konkursach bierze dużo mniej osób udział, bo się im nie chce robić screena i wysyłać. Dlatego uważam, że szansa na wygranko jest duża, więc zapraszam serdecznie do pobierania gry Domino Dreams. Jeżeli nie z uwagi na koszulki, to też z uwagi na to, że to jest po prostu bardzo fajna gra, do której wracam ja sobie pograć, jak tylko nagram ten odcinek, więc chodźcie do Kuchennych Rewolucji. Położone w górach świętokrzyskich Kielce to znakomite miejsce na start krajoznawczych wycieczek. Agnieszka przejęła funkcjonującą od 20 lat w tym miejscu jadłodajnię Bartosz. Stawiamy na to, żeby było wszystko świeże, na dobrą jakość mięsa przede wszystkim. Na dobrą jakość doprawienia potraw. Nie wierzę ci! Jednak od pewnego czasu Bartoszowi zaczęło być pod górkę. Gdzie jest k***a Bartosz? Gdzie jest Bartek? Problemy pojawiły się od jakichś 3 lat. Większość młodzieży chodzi naprzeciwko. Przypuszczam, że ze względu na cenę. Jakiś tutaj konflikt jest dwóch jadłodajni. Bo u nas troszeczkę są ceny wyższe niż w jadłodajni obok, ale u nas jest większa gramatura, a większość klientów patrzy niestety na cenę, nie na gramaturę. Jestem i szefem kuchni, i czasami dostawcą towaru, więc trochę jest dla mnie za dużo. Miał przyjść chłopak nowy na szefa kuchni, nie przyszedł wczoraj, ani dzisiaj też nie. Nie wiem, może ja jestem za wymagająca. W tym tygodniu już miało przyjść 5 osób. Nie przyszła żadna. Generalnie kaplica Magda Gessler, pomóż! Gdy Monika obsługuje gości, w kuchni pracują Ania z Anetą. Jedna i druga ma swoje zalety i wady. Jak ktoś tak zaczyna mówić,
to już wiesz, że nie lubią się najbardziej. Jak masz o kimś coś wspomnieć i mówisz o nim, no wiesz, no człowiek nie ma wady i zalety, to już wiesz, że on mu zaszedł za skórę tak z tymi wadami, że on nie jest w stanie go lubić bez pamiętania tego, jakie on ma wady. Wiecie, o co chodzi? Jak mnie nie ma, to nie ma tej ogólnie spójności, więc ja często wadami pomagam im w tym zadaniu. Od spodu to jest upierdolone. Zobacz, jakie tu za tym kebabem. Ty już miała kebab. On debili nas wyzywa, że jesteśmy niedorozwinięte. No zależy, jakie szafa na dzień. Jest, że jest dobrze, a jest dzień, że po prostu przychodzę pod stresem i nie wiem, za co dostanę ochrzon. Nie szanuję pracowników w ogóle. Ja pracuję 9 lat. Dosłownie ona szepcze, żeby szefowa nie usłyszała, bo od razu dostała w łeb! Znaczy, ja się śmieję, ale to nie jest śmieszne oczywiście. To jest śmiertelnie poważne. Ja zaczynam się bać już pani Agnieszki. I ona nieraz mówi, że nic nie umie, do niczego się nie nadaje. Choć na co dzień pewna siebie i wymagająca. Stoi wyprostowana, tak bym opisał panią Agnieszkę. Agnieszka przegrywa walkę z konkurencją i nie wstydzi się prosić o pomoc. Trochę się czuję wypalona. W sumie już pracuję 10 lat w branży. Odświeżanie tego, co robisz, te swoje rutynki, daje ci kolejną okazję na to, żeby się w tym zakochać. Ja wam przyznam szczerze, bez bicia, nie? Tak jak ja się czuję na YouTube przez ostatni rok, ja się nie czułem przynajmniej od 5. W sensie, chodzi mi o to, że ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że ja się wypaliłem, a teraz bawię się z nagrywania filmików przynajmniej tak samo dobrze, jak gdy zaczynałem. Po prostu trzeba chcieć, ale też trzeba wiedzieć. To jest wszystko kwestia podejścia, nie? Czy jesteś w stanie też tak podejść na świeżo, ponownie do tego, co robiłeś zwykle. Od pani Magdy Gessler oczekiwałem kopa energii, jakiegoś pomysłu nowego właśnie, bo to może już, co w tej chwili jest, stało się zbyt tradycyjne i może trzeba to coś zmienić, a ja osobiście, nie ukrywam, nie mam pomysłu. Nadzieja zatem w Magdzie Gessler. Jestem w deszczowych Kielcach, przed miejscem, które bardziej przypomina kiepski sklep spożywczy, aniżeli restaurację. Czas na piosenkę. Pani Agnieszka mnie już zainspirowała. Wy jeszcze jej dobrze nie poznaliście, ja w sumie też, ale widziałem zwiastun, o taką mam przewagę. W sumie wy też widzieliście zwiastun. Dobra, jesteśmy na tym samym poziomie zaznajomienia z panią Agnieszką. Czas o tym nagrać piosenkę. Zapłacę wam grosze. Chcesz gulasz? No to proszę. Ta właścicielka ma serduszko złote. No mam. Zostanie tak jak jest. Już moja, w tym głowa. Gdyż tutaj rządzę ja, a nie Magda Gesslerowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Strasznie dużo w sypiecie różnych takich proszków polepszających smaki. Śmierdzi. Skąd ty masz info od Boga? Dużo tego. Warsz czerwony jaki? Na burakach. Prawdziwy warsz czerwony. Gołąbki. Gołąbki. I wątróbka wieprzową. Mielony też jest. Agnieszka, co się chowasz za kurtyną? Wyłaź stamtąd! Mhm. 7 zł. Z czego pani to robi? Mięsa wieprzowego. Kupujemy. Próbujemy. Jest odwarek wieprzowy? Jest. 150 gramów. A kluski śląskie są? Nie ma dzisiaj kopytka. Poproszę kopytkę. No tak, wystrój jest ładny jak restauracja, a nie ma obsługi kelnerskiej tak dziwnie. Ale grzelnik nie grzeje. Taki jest letni. Letni jest. Tak zawsze jest. Znaczy pani marznie. My jesteśmy w Górach Świętokrzyskich, więc to jest zawsze chłodniej. W tych górach nie wynaleźli ognia! Prometeusz nie szedł do ludu, do plebsu! U nas nie grzeje, rozumiecie? Już się zaczyna, już jest tak, nie? Nie pożycza się od pieniędzy, którzy chodzą w swetrach w mieszkaniach, tyle wam powiem. To mam przepraszania, nie wiem, co ja gadam. Niektórzy lubią, jak jest zimno, ale no z reguły chyba się zakłada, że w restauracji powinno być ciepło, no. Już mamy po prostu pierwszą oznakę skąpstwa. Na szczęście na rozgrzewkę grzeją się uszka. No i jak to w górach, na durszlaku. Trochę oro, że tak się gotuje. Tak się gotuje? Barszczyk, a wątróbka później. Proszę bardzo, barszczyk z łyżkami. Smacznego. Są buraki? Tak.
To są uśka. U-si-ka. To są buraki. Są w środku też buraki. Też, ja wiem, że też, tak, wierzę. A wie pani, jak to wygląda? Jak rdza. Co to jest? Dalej gotujemy normalnie na burakach. To cóż na to poradzę, no. Pani Agnieszka komentarzami nas niszczy. Może pani Magda lubi, nie wiem, bardziej tłusty? O, jakiś taki pasyw agresji już wyczuwam w tonie głosu. Masakra. Wody nie będę jadła z cukrem. Musiały dziewczyny go zagotować za bardzo. Przygotować. I dlatego on zmienił kolor. To, co zawsze mówię, że nie wolno barszczu czerwonego zagotować. Szefowa gotowała barszczyk. Się popłakałem, jak one tutaj się wypowiadają. Przepraszam. Ja mam naprawdę czasami wrażenie, że to nie jest prawdziwy program, że to nie są prawdziwi ludzie. To jest niemożliwe, że ktoś tak... To jest zbyt piękne, wiesz o co chodzi? To jest... Ustawione są kuchenne chyba. Teraz pora na gołąbki. Podgrzewane w tym samym garnku, co uszka oraz w tym samym dość mętnym płynie. Co to takie czerwone? Mięso. Dlaczego jest czerwone? Dołożony jest koncentrat pomidorowy. A dlaczego? Żeby miało kolor mięsa? Wy jecie to? Nie. A czego nie jecie? Bo my tutaj obiadów nie jemy, tylko możemy sobie zupę zjeść. Nie jecie tu obiadów? Możemy tutaj jeść. Drugi tak, dziewczyny próbują na kuchni, ale tylko farsz, prawda? Czy do mielonych, czy do gołąbków. Ale nie absolutnie rzeczy wykonane. Co? Ale się mi rodzi ta kapusta. Mięsko jest takie podkolorowane, żeby nie było widać, że jest mało mięska i dużo ryżu. Klientom naszym tak smakują, no to nic na to nie poradzę, że chcą akurat z koncentratem. Pani Agnieszka jest chyba delulu. Kurde, chyba będzie zjeba jeszcze, bo mi z prawej strony nos sędzi. Pani Agnieszko, mogę panią słuchać dzisiaj połowę odcinka przynajmniej. Druga połowa panią Magdę Gessler. Chciałbym, żebyście ze porozmawiały, to na pewno. Czas na ozorki. Według karty 150 gramów. Waga, jak na złość pokazuje, 90. Wiedziała, to mogła zrobić sobie. Również ozorki podgrzewały się w tym samym garnku. A sos, cóż, że stary, przecież się nie zmarnuje. Już tam reżyser, on już kabluje Magdzie, nie? Zwróć uwagę na sos, zwróć uwagę na sos. Proszę bardzo. Jakoś mało tych ozorków. Na sos? Śmierdzi. Niejadalne. Dobrze wiedzieć, bo teraz nie można tego jeść. Na swoją kolej czeka już kotlet. Ja proszę. Zresztą odgrzewany. Szok. U, twarde. No czy to wygląda na mięso? To wygląda na dyktę. Czy tam ktoś wchodzi do tej kuchni i zabiera im rozum i godność człowieka, zabiera im wszystkie świeże produkty, dosłownie ich ogołaca po prostu z towarów i daje im takie zamrożone jedzenie, które trzymał reżyser w swojej zamrażarce przez 9 miesięcy? Kładzie im to stół i mówi: gotuj z tego, ale nikomu nie mów, że to ode mnie. To jest wasze, jakby co? Czasami tak to wygląda, bo to jest irracjonalne, żeby ktoś tak się nie przygotowywał. Ile wy byście musieli obejść odcinku Kuchennych Ewolucji, żeby już wychodzić z założenia, na co będzie Magda Gessler patrzyła? Mielone, zmielone i bułki przede wszystkim. Akurat z tym się nie zgodzę. Pół kilo mięsa, jest jedna bułka i dwie cebule. Z tego co wiem, te dziewczyny dają dwie bułki. Zawartości wątróbki w wątróbce raczej nie da się zakwestionować. Pani Agnieszka jest wyjaśniona present continuous, tak by powiedział. Do wątróbki cebulka będzie. Cebuli dużo. Proszę bardzo, wątróbkę. Z wątróbki leci krew, surowej wątróbki wieprzowej, bo raczej nie jemy. To jest nie do przyjęcia. Moja pomyłka. Musiałam za wcześnie zdjąć z patelni, ale to na pewno wynikało też ze stresu. Pani Agnieszko, jak pani wygląda, jak się pani stresuje? Szefowa twierdzi, że tak się powinna wątróbkę smażyć. Raz na jedną, raz na drugą stronę, że ma być krwista. Ania, ja mam wrażenie, że ty podniosłaś teraz ton i że pani Agnieszka może cię usłyszeć, a wtedy to już masz totalnie p***bane. Ciągle w tym samym płynie podgrzewają się kopytka. Już po całości będzie. Starczy go też dla marchewki z groszkiem. A, bo odparowała woda. Dużo mąki. Co? W kopytkach jest mąka? Z pustego Salomon nie naleje. Ewidentnie zaopatrzenie, które tu jest robione, jest najtańszym zaopatrzeniem, jakie sobie można w ogóle wyobrazić. Ile państwo płacą dziennie za zaopatrzenie? Zaopatrzenie? Na ten zrzut towaru ile pani płaci?
Nie mam pojęcia. Wiem, jaki mam obrót miesięczny i wiem, że cały czas do tego dopłacam. Natomiast kwestia, ile ja już w tej chwili do tego dopłacam, to już nie robi różnicy, czy ja dopłacam 2000 czy 4, bo i tak dopłacam, i tak dopłacam. Twoje wypowiedzi trwają długo, ale tak mało znaczą. Co ty gadasz w ogóle? No jest różnica, czy dopłacasz 100 zł czy 100 tysięcy, nie? Różnica, nie wiem, skali. Pani Agnieszka ma chyba trochę wyjebną. Czy mięsa w każdym daniu jest tak zwana mięsno-podobna? Myślę, że to jest kwestia tego, że państwo nauczyli wszystkim oszczędzania i robienia pieniędzy na niczym, dlatego nie ma nikogo. Łomot się czasem przydaje, bo jest taki konstruktywny. Także mówię, biorę na klatę jako właściciel i osoba, która tu najwięcej, że tak powiem, wykonuje. Ona tu najwięcej wykonuje. Ona przy każdej krytyce potrafi tak jakoś wyjść, żeby tak poklepać swojego, nie? Na razie. Tak bym podsumował ten dzień pierwszy wizytę pani Magdy Gessler. Ściana. Ściana i może ping-ponga, nie? Dla tej jadłodajni trzy razy nie. Niesmacznie, brzydko, sztucznie. Niezłe. Można czasami te wypowiedzi Magdy Gessler sobie tak, wiecie, gdzieś zapisać i potem sobie ją używać w swoich recenzjach na Google, nie? Pójdź do restauracji, mówisz trzy razy nie! Obsrane, zasrane, zażygane! Kolejną fatalną ocenę dostać można za stan kuchni. Dlatego Agnieszka od rana zarządza wielkie sprzątanie. Ja daję jeden ogromny minus. Gdzie jest Bartosz? Gdzie jest Bartek? Oddajcie Bartka! Ja już mam teorię, gdzie jest pan Bartek, a została już pani Agnieszka. Te węże widzisz od gazu, tu tak samo masz ten syf. To się klei. Miałyście rury powymywać. Nauczysz się dobrze sprzątać, jak go dzisiaj dostanie. Niech jest widać, że się staramy. Rok temu było sprzątanie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego posprzątać, bo jest tylko sposób na kuchni. Musimy już robić produkcję, wydawanie, smażenie. Boże, to jest naprawdę ciekawy odcinek. Jest ogłoszenie dla mnie. Przyjmę kucharza z doświadczeniem. Ogłaszam się. No tak, przecież ty jesteś tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się zgłosić jako kucharz, tylko nie wiem, ile mi zapłacicie. Nawet za 2000 na początek. Ile pani zarabia? Ja? W tej chwili dokładam. A ile one zarabiają? Jezus. No po 1500. Powiedziała, że zarabiamy 1500. Powiedziała, że zarabiamy 1500. Kiedy? Mój Boże. Nie wiem, kiedy 1500 wzięłam. Nigdy nie wzięłam 1500 zł. Muszę się płakać, co? Wiesz, jak dobrze, że ich tam nagrywają z ukrycia, jak dobrze, jaki content. Mamy coś specjalnego dla mnie dzisiaj? Może schabowego? A, to bardzo specjalne. Klopsy z indyka. A to dzisiaj zrobimy pani? No i żurek chciałam sprawdzić. A z tym barszczem jak? Dlaczego pani nie daje pełnego gara buraku do barszczu? Bo nie każdy lubi buraki. Tak? Lubi barszcz, ale nie lubi buraku. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Przychodzicie, mówicie, nie lubię buraków, jaką pan poleca zupę? Barszcz, wiadomo, barszcz. Proszę pana, od barszczu to się jaja marszczą, więc wypier... Wszystkie panie proszę na salę. Czy jak wy widzicie, jak to wszystko jest gotowane, to nie macie ochoty wrzygać trochę? Nikomu bym tu nie poleciał żyć. Zupy są 2-3 dni. Sprzedawane. A barszcz ile miał dni wczoraj? 3, tak? Kotplacki po węgiersku. Jest mało mięsa, klienci narzekają, że jest to sos wegetariański. 5 kawałków mięsa, a więcej nie ma. 5 kawałków mięsa, ktoś się przychodzi i mówi: co to za wegetariańskie danie? To się bardzo zabawna krytyka. Kiedyś było 6 kawałków, liczyłam i trzeba mi kazać ściągnąć 2 kawałki. Że za dużo. Nic nie możemy zmienić. Co jest za dużo? Dostajemy opieprz. Dziewczyny muszą być podeptane do szefowej tak samo jak i ja. Bo no nie wolno się sprzeciwić, koniec. To wy musicie być podyktanem. Nie wiem, dlaczego tak bardzo potrzeba się rozdzielić tutaj od dziewczyn. A powiedz mi, co jest najbardziej dramatyczne? Płatności są najgorsze. Ile zarabiasz? 800 zł, 850, 700, ostatnio wziąłam pensję. Co jest, kurwa, ja pierdolę. To nie jest Polska 2002 rok jakby, co nie? Ona mówi 800 zł, a ty mówisz, wow, nieźle, dobrze. To jest 13 sezon, czyli wciąż no dawno temu, ale no i wtedy to nie było cudownie. Na jaki jesteś umowny? Na pełny etat. Ale ty wiesz, że to jest przeciwko prawu pracy. Jak można płacić 700 zł, kiedy minimalna krajowa jest 1200 czy 1000 ile? 350. No to możesz ją iść i oskarżyć. A ty? 1200.
ty masz ile? 850 zł. Jeszcze na stażu jestem. Ile lat pracujesz? 4. A ty? 9. 4 lata jest na stażu, kurwa. Kiedyś się nauczysz! Kiedyś się nauczysz, będziesz zasługiwała na całą wypłatę. Nie, to jest straszne. To jest przerażające. O matko, dzisiaj ten rodzaj właścicielki. Co? Ty śmiałeś wspomnieć? Nie zdążę zauważyć, się odwrócę, czy się placek przypalił, czy schabowy. To płacisz za to? Tak, szefa autonca. Jakbyś popełnił błąd, nie wiem, pracując w banku i złą ilość pieniędzy wypłacił czy przyjął, nie? Tutaj podobnie. A ile chodzisz po cenie rynkowej? Nie, takie cenie jak są na tablicy. Jeszcze właścicielka ją skamuje na tym! No bo wiadomo, że to nie kosztuje i ona nie straciła na wartości tyle, ile jest na karcie menu. W ogóle jaka patola. Ta kapusta kiszona zepsuła, to liczę jako za kapustę zasmażaną. Za nepit, za na przykład brzydkie patelki, coś tam. Wszystko tego my żeśmy płacili. Pensję też mamy w terminie, poczekamy 2-3 miesiące na pensję. Jeśli mamy dzień wolny, no to trzeba jakaś urlopy wpisać. To nie należy się dnia wolnego w tygodniu. No! Mika, a co z tymi daniami? Nie wiem. No kto będzie podawał? Nie wiem, mam wyjść. Na szczęście nie jest trudno zapanować nad jednym garnkiem. Tym razem odgrzewane są w nim klopsy i kiełbasa. Zawsze dajesz tyle kiełbasy, czy dla mnie? Mi tak stuknęło. Nie, zawsze, naprawdę. Jak na odcie robione. Tymczasem dziewczyny nie zdążyły jeszcze wyjść. Mogę położyć jedną z pań? Zawsze daje tyle kiełbasy do żurku? Nie, tak dużo nie. W żurku, który podaje klientowi, jest 1/8 tego. Co jest? Nie, to nie wychodź, jak ty dobrze ją wyjaśniasz cały czas. Teraz klopsy, również w wersji oszczędnościowej, bo z sosem z innego dania. Klopsy. Przypalone trochę? Ja przypieczone. O Jezu. Przypieczone. Mario, ale na co? Śmierdzi. Możesz mi pokazać, co dajesz? No mogę przynieść. A to ją dalej męczy, nie? Ona wie, że tam trzeba mocno kopać w ego. To jest co? Papryka ostra, papryka słodka, sól i pieprz. I to się jeszcze musi być. Ja nie doprawiam, tylko Ania doprawia. Albo Aneta. Bez twojej woli tu się nic nie dzieje. Już wiem. Nie do końca tak jest. Coś czuję, że w opór tak jest. Wreszcie schabowy, w domyśle pyszny kawał mięsa. Proszę bardzo. Dużo panierki, nie? Nie. A tu jest sama panierka. Może się tak akurat trafi. Czyli schabu. I ile jest panierki, no ludzie? Taka jest proporcja schabu do panierki. Co to k***a jest? Chciałam, żeby pani mi to podała, bo pani kontroluje jakość. Proszę, co to jest? Ja nie rozbijałam tego schabu. A mnie to gówno obchodzi, to pani knajpa. Dlaczego pani daje chleb za mięso? On jest totalnie po prostu buła! Nie ma tam w ogóle mięsa, co to jest za patola? No jak można zrobić pulpety z indyka, które mają w środku marchewkę, bułkę i w zasadzie z indyka to może mają 30 gram. No to jest oszustwo. Po co tak robić? Po co się robi taki autosabotaż na sobie? Dobrze, wyciągnę konsekwencje. Pani sobie żarty robi? Wyciągniesz konsekwencje, co policja tu przyjedzie, na to znajdzie paragraf? Co ty gadasz? Ja bym proponowała, żebym poszła sobie na kuchnię. Zobaczymy, co pani tutaj majstruje. Ruchu nie ma więc w kuchni spokój. Tylko pod jednym garnkiem nieustannie pali się ogień. Co to jest? To jest rozcieńczony rosół do odgrzewania mięsa. O Boże, wszystko wymarzę cały dzień. No nie da się tego jeść. I taki jeden odór. A to? To jest gulasz węgierski. Z czego się składa gulasz węgierski według pani? Z mięsa, z papryki i z pieczarek. Ile ma być mięsa przy gulaszu? No tak, żeby pół na pół warzywami? Tak. O Jezu, i ta wylewa to na tackę. Ona nie kończy ją wyjaśniać i zauważcie, że to są czyny, nie słowa, nie? Że ona jej to pokazuje wizualnie, żeby ją wyjaśniać, bo ona wie, że takiego typu człowieka prawdopodobnie słowa nie docierają. Madzia tu nieźle przekminione. Bawimy się w kopciuszka. Proszę oddzielić mi pieczarki, mięso i warzywa. Proszę.
poziom pieczarki. Mięsa jest tyle. Nie, no to jest skandal. I uważa pani, że to jest gulasz? Ale to o co chodzi? Przecież to pani przepisy. Ale ja nie kroję. Przychodzi, zwala nich winę na te biedne dziewczyny, które dostają połowę minimalnej z tamtego roku, nie? Bo patrząc na dzisiaj po inflacji, to chyba nawet się nie da dać komuś 1000 zł za miesiąc pracy. W sensie nie da się, w sensie, że taka osoba za to by naprawdę już miała ogromny problem, jakby przeżyć jakkolwiek. Nawet zakładając, że mnie musiał płacić za mieszkanie 700 zł na jedzenie, to jest pod korek, to trzeba codziennie liczyć i wyliczać. Niech pani przestanie te jaja robić. Nawet jeśli Aneta zrobi gulasz gęstszy, czyli więcej da mięsa niż pieczarek i papryki, to i tak szefowa przyjeżdża i poprawia ten gulasz. Rozrabia dwa garnki z jednego robi. Tego schabowego chciałam zważyć. Bo tam takiej ilości panierki w życiu nie widziałam. 3,5 deko. A wiesz, ile powinien mieć? Nie. 150. A panierki ile mamy? 11,5. Voilà, madam. Moje gratulacje. Mimo, że jest napisane 150 gram, miałam polecenie, żebym robiła 8 gram schabowego. To... co? Drzwi są tak brudne i tłuste, że lepiej nie mówić. Po prostu aż się całe lepią. I ta właścicielka sama zadzwoniła, sama się zgłosiła do tych kuchennych rewolucji? Przejechać, proszę. My to jemy? Zasłoniła pani to folią, myślała pani, że to z tego wyjdzie? Pani zarządza, pani daje mi niskie pensje, pani ma taki efekt. Proszę coś powiedzieć na swoją obronę. To jest nieprawdą, że nie płacę ludziom i że tyle zarabiają. To zależy od ilości godzin. No powiedz mi, za 160 godzin zarabiasz 600 zł? Jak masz wypracowane 160 godzin? No to 800 zarabiam, 850. Na pewno, Ania, nie. Na pewno nie. Ja wiem lepiej, że dostajesz więcej pieniędzy. Nie miałaś takiej pensji, jak miałaś 130 godzin. Ona musi mieć tą podstawową, krajową, czyli 1300 zł. Ty pracujesz 30 godzin, czy 60, czy 80. Albo liczymy za godziny, albo liczymy za etat. Pani sobie dwa prawa złączyła razem. Pani oszukuje państwo i będzie pani miała z tego powodu kłopoty. No oby, nie? Oddawaj hajs! Oddawaj im hajs! Już nawet nie chodzi o... One tam pracują po 3-4 lata, oddawaj im hajs za te wszystkie lata, za te lata, nie? Albo pani się zmieni, albo ja pani nie pomogę. Ja oszustom nie pomagam. Pani mogą sobie iść do domu. Ja tego nie rozumiałam, tylko Ania, ty. No to teraz jest moja wina. Teraz jest wszystko oczywiście na mnie. No ale 8 tylko, pani mi każe schabowego 8 robić, deko 8 tylko robię. Mięsa. Więcej nie ma. Ani mniej też nie. Gdyby zrobiła więcej niż 8 deka, by dostała opierdziel, nie? Taka prawda. Nie wiem, czemu uważa, że podniesie morale zwalanie winy na innych. No właśnie, jedyne, co ci pozwoli pójść do przodu, to przyznanie się do tego, że no dałeś dupy, no. Więcej nie może być, bo muszę odkroić. Ja już nie przyjdę tutaj jutro. Ja też nie przyjdę jutro już do pracy. O! I w końcu mówicie coś z sensem, dziewczyny. Sklep jest rozliczany, nie może dać absolutnie więcej, bo jeśli by dała więcej, no to niestety dziewczyna za to musiała zapłacić. No cóż, mamy do czynienia z prawdziwą hosztaplerką, która oszukuje nie tylko swoich pracowników, ale i gości. I kurwa, nigdzie nie ma Bartka. Proszę się przebrać i zaczynamy wyrzucanie. Pierwszy raz spodziewaliśmy się, bo już naprawdę nie możemy wytrzymywać fizycznie i psychicznie. Jestem złodziejem, oszustem. To dobrze, niech tak będzie. Chcąc, nie chcąc, Agnieszka zostaje w kuchni sama. Wszystko zwalają na mnie, bo wszystko ja. Bez mojej wiedzy to jest nic. To co, mam wszystko sama robić? Już nie mogę wszystkiego sama robić ciągle. I tak ciągle wszystko prawie sama robię. No, dobra. Już myślałem, że ona nie jest człowiekiem, ale jednak trochę człowieka teraz widać, panie Agnieszce, i że ją to teraz przerosło wszystko. Ej, ten program Kuchenna Rewolucja, ja bym mówił, jest przejebany, nie? Fakt, że to są prawdziwi ludzie i oni
potrafią tak puszować tych ludzi, jakby psychicznie. Już wtedy, te 10 lat temu, jak już nagrywali Kuchen Rewolucję, ja zaczynam powoli myśleć, że Magda Gessler ma tylu wrogów, któremu znalazła za skórę, co polityk wzajemnie, nie? W sensie, Magda Gessler powinna chodzić z ochroniarzami. Ja ze swoimi tam jakimiś lękowymi rzeczami, to ja bym z ochroną chodził po restauracjach potem. Prosiła mnie, żeby posprzątały wszystko. To co, ja mam je bić? Ja nie jestem typem gestapowca. Okej. Jeszcze. Co? Uważam, że jeżeli ludzie są w porządku, to jeśli się ich o coś prosi, to powinni to wykonywać. Za 700 zł, k***a. Za 700 zł powinni to wykonywać. Jak wam się tutaj teraz współczucie włączyło, to przypominam, 700 zł, k***a. Za tam 180 godzin roboty, coś takiego, what the fuck w ogóle. Tym bardziej, że ja traktuję swoją ekipę z pracy jak rodzinę. Oho! To k***owo traktuję swoją rodzinę! Taka patologia u rodziny! Uwierz mi, są tysiące takich domów i no, to wygląda, że też restauracji. Nazajutrz w kuchni wciąż pusto. Rano dzwoniła do mnie szefowa i mówiła, żeby jej nie zostawiać. Stwierdziłyśmy, że nie przychodzimy, aby dać szefowej nauczkę, żeby zobaczyła i doceniła nas w końcu. Jedna jadłodajnia, druga jadłodajnia. Zobaczymy, jak dają jeść tu. Dzień dobry. Ale ceny tanie. Ja mam barneczkę niedaleko chaty, czasami sobie pójdę, to jak patrzę na te ceny, to mnie to triggeruje, nie? Ja mam kurwa, zabrakło jedynki chyba na początku. To chyba trzeba dodawać plus 10 z buta, nie? Bez żadnej mąki, bez niczego. Pyszne, po prostu pyszne. A teraz mielony. Dużo mięsa, kosztują 4,70. To wszystko, co mówisz o tym daniu? Dużo mięsa. Konkurencja hula aż miło, co potwierdzają liczni klienci. Jeden z nich zna również jadłodajnię Bartosz i nie jest z jej poziomu zadowolony. Posiłki nie są smaczne, nie pracuje tam ani szef kuchni, ani szefowa, tylko jakaś pomoc kuchenna czy pani zmywająca. A jak zarabiają? To takie tylko słuchy, że marne grosze. Ja akurat tą panią znam i nie można powiedzieć, żeby była biedna, ma sklep, budynki i ten cały dom to jest tej pani. Także... Właścicielki restauracji ten cały dom? Bardzo... Co? Okej, czyli ona jest majętna, tam cały budynek, to wszystko jest jej. Czyli w momencie, w którym ona mówiła wcześniej, że jej to już nie robi, czy ona dopłaca 2000 czy 4000 zł, to można teraz to zrozumieć trochę, jakby ona się wtedy przechwalała? Wszystko jedno, czy ona płaci 700 zł pracownikom, czy 1350? Wow, zajebiście! Wiecie co, nam zabierają karty z rąk pod tytułem współczuję też tej pani właścicielce i sprawia, że ta sytuacja staje się coraz tragiczniejsza po prostu i bolesna. To by było dobrze, żeby pani mogła coś pomóc. Zapraszam na obiad. Dziękuję. Dziękuję, ale nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Patrzcie, w tym samym czasie tutaj pustka, a tam tłumy, nie? Jak pani chce dalej prowadzić restaurację? No, te dziewczyny, które pracowały, to pracują przecież nadal. A dlaczego ich tu nie ma? Bo nie pracują. Nie wiem. Pani nie szanuje ani ludzi, ani nie docenia ich pani finansowo. Dlaczego mają dla pani pracować? Na pewno tak nie jest. Ja ich źle nie traktuję. No to wszyscy kłamią, ja rozumiem. Pani jest właścicielką tej nieruchomości. I nie tylko tej. Tak. Dobra, ale teraz widzę, że jednak warto mieć kogoś z tej rodziny, o ile na tobie nie chce cisnąć, bo wtedy jest w stanie odbijać to, bo zobaczcie, jak ona jest teraz tym sama, że to jakby wpływa cała krytyka ludzi z zewnątrz i ona sama siebie tam nie obroni w takiej sytuacji. A gdyby miała tutaj kogoś z rodziny, jakiegoś rodzeństwa i tak dalej, to byłoby jej trochę łatwiej, nie? A będą tutaj sama jest... Oni mogą zrobić z tą narracją, co chcą. Pani nie jest niezamożną osobą, nie jest pani osobą z nożem na gardle. Niech pani mi powie, co się z panią dzieje, że pani ma takiego węża w kieszeni. Nie wiem. Dlaczego pani nie daje im nawet jeść, tylko mogą zupę zjeść?
One nie chcą nawet zupy zjeść. Nie. No bo tej zupy ja bym też nie zjadła. Ja bym też tej zupy nie zjadł, nie? Takiej od... Macie tu ochłapy, zjedźcie sobie tą zupę, ale nie dotykaj drugiego dania. Nawet jak zostało, to wy nie możecie. Jak mam namówić tych ludzi, żeby oni tu wrócili? Że będzie co, nowa Agnieszka? To może się zdarzyć. I to z panią w tej chwili jak gdyby negocjuje. Słucham. Będziesz pani do życia, czy nie będziesz? Pani się obudzi. Ale ja naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć. Agnieszko, ja panią zostawiam. Magda, zostawienie ją samą z tym raczej nic nie zmieni. Ona znajduje komfort i poczucie bezpieczeństwa w okłamywaniu samej siebie. To jest to najgorsza krzywda, jaką sobie możesz sam zrobić ze swoim charakterem, bo w taki sposób się w ogóle jakby nie masz autorefleksji i się nie zmieniasz na lepsze. Jak pani mi dać znać, że pani chce zacząć rozmawiać, to ja z panią zacznę pracować. Bo trzeba odcinek dokończyć, dopiero co ledwo... Trochę po połowie jesteśmy! Ja rozumiem, że ktoś może żałować czegoś, że ktoś się może pomylić, ale ja nie rozumiem, że ktoś tego nie widzi. To jest dramat. A ja pani to mówię, pani mówi, że wszyscy kłamią, no to trudno. To ja wierzę tej reszcie. Wysłuchuję na swój temat linczu kolejny dzień. Pani Magda i tak mnie nie słucha. Jak ja coś chciałam powiedzieć, to zawsze jest negacja. No to co ja mam powiedzieć? Ja uważam i to możecie też powiedzieć widzowie, że ja często potrafię też krytykować panią Magdę Gessler za podejście, że to nie jest tak, że zawsze obiera mi stronę. Uważam tu akurat, że pani Magda ma większą rację niż pani Agnieszka. W tym starciu pani Magda Gessler ma rację. Materiał dowodowy na ciebie, proszę pani, jest zbyt potężny, żeby tak po prostu uznać, że a, narracja pod odcinek, B, uczepiły się, bo coś chcą od ciebie. Tej podstawowej godności nie dajesz tym ludziom. To jako 17 minut odcinka i nie widzę tu żadnej nadziei. Krytyka do Agnieszki wciąż nie dociera. Magdę Gessler interesuje za to samopoczucie buntowniczek. Spotyka się z nimi na neutralnym gruncie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czujecie się lepiej? Tak. Tak. Przede wszystkim nieponiżone. Co? Nikt was nie ma prawa poniżać. Halo? Pani Agnieszka? Postara się pani, czy pani będzie? Dobrze. Będzie. Mhm, bardzo dobrze. Czy chcecie dalej tam pracować? Nie wiem, czy wytrzymamy to psychicznie. Przy takich zarobkach. Tak. Może ona nie wie, że robi krzywdę. Ale szefowa uważa, że on dużo płaci. A jeżeli ja w tej chwili podwajam wam pensję? Ja na pewno jej nie pomogę, dokąd wy się nie zgodzicie z nią pracować. Ile chcesz ty zarabiać? A oprócz tego, że tutaj się zajmuję zamówieniami, załatwiam też niektóre rzeczy szefowej. Jesteśmy na każde zawołanie. 1800, tak? ZUS i tak dalej, tak? Ty? 1500. Ty? No to tak samo. Ona! 5000! Ania, nie możesz mieć tyle! Dobra, 500! Ania, ale ty dostawałaś więcej dotychczas. Dobra, to chcę tyle, co wy! 1500. Tak, na rękę. Mm. I w terminie. I mamy taką chwilę kasę? Jeszcze za styczeń nie dostałyśmy pieniędzy. Wreszcie pojawia się Agnieszka. Jak pani sobie złamała nogę? Spadłam z konia. Klecz. Konie to drogi sport. Ona ma własnego konia! Ona się złamała. I widzicie? Mi się włączyło już poczucie. O nie, ona sobie złamała nogę, jak źle. Po czym ona mówi, że to z własnego konia, że ona ma klacz, o nie? Ona spadła z własnego konia. I wiecie, o co chodzi? Wy już macie takie... Czy ty rzeczywiście nie jesteś dobrym człowiekiem? Mimo, że staram się w tobie znaleźć jakąkolwiek resztkę dobroci, to ty spadłeś z własnego konia, a płacisz 700 zł swoim pracownikiem. Ja pierdolę, prawdopodobnie ona więcej wydaje, żeby nakarmić swojego konia, niż daje swoim pracownikom. Konie są bardzo drogie w utrzymaniu. One jedzą w Trzeba się nim opiekować na co dzień, cały czas, więc jeżeli ty się nim nie zajmujesz, to zajmuje się nim prawdopodobnie inna osoba. Masakra na odcinek, masakra! Coś trzeba robić. No szczególnie jak się tak płaci pracownicom, to można sobie na to pozwolić, nie? Nie wiem, czy jest sens kontynuacji dalej tych rewolucji dla mnie. Oho, to ona tutaj już mówi stop. Już nie wiem, czy jest sens robienia tego. Dobra, nie, bo to wiecie... Jakby pozew jest prawdziwy, bo ta osoba jest prawdziwa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Skoro ta pani Agnieszka istnieje, to istnieje też jej prawnik. Rozumiecie, o co chodzi? Pani jest niereformowalna. Jeśli pani powie, że pani spróbuje, ja pani pomogę. Ale pani musi zrozumieć, na czym polegają błędy. Ma pani kobiety, które wytrzymały z panią nieprawdopodobną ilość czasu.
Nikt tyle nie wytrzymał! Dwa. Rekord! Jest nadzieja, że uwierzą w tą zmianę, kiedy pani posłucha tego, co trzeba zmienić. Dla mnie istotną rzeczą najbardziej jest to, że pani jest pani prawą ręką, a ma taką pensję, jaką ma. Jak mnie będzie stać, to będzie miała większą. Nie. Jak mnie będzie stać? To dostanie może tyle, co dostaje koń. Jak pani da, to te kobiety będą miały inny stosunek do pracy i zmieni się energię. Ta pani musi mieć normalną pensję, która pozwoli jej normalnie żyć, a nie 700 zł miesięcznie. Jeszcze pani każe iść na wolne, żeby było mniej godzin, chociaż pani nie wie, że to nie jest żaden powód do tego, żeby jej mniej płacić, bo ona jest na umowę o pracę. A ona zostaje pod warunkiem, że będzie miała 1500. 1800 na rękę. Ty 1500 i wtedy ma pani pracownicę chcące, żeby z tego coś było. To co, zmieniamy wszystko? Tak. Nie wierzycie, ja wiem. Ale może się nam uda. To pani im powie teraz, żeby one zostały. Dotrzymam tych warunków, które zaproponowałam. Pani Agnieszko, trochę ciepła, serca, miłości. Kurczę, pani jest człowiekiem. Właśnie, weź jakoś tak żyj i z niej! Uśmiechnij się! Co się musi wydarzyć z takiego człowieka, że się tak potem zachowuje do bliźniego swego? Wiecie, o co chodzi? Nic się nie dzieje z powietrza. Nikt nie staje się taką oschłą, zimną osobą bez powodu, nie? Coś musiała ją naprawdę bardzo mocno skrzywdzić. Musiała się bardzo mocno zawieść na ludzi, że ich tak bardzo nie lubi. Wiem, że najłatwiej zawsze jest tak po prostu wieszać psy na jednej osobie, po prostu wskazać palcem, że jest zły, ale chciałem po prostu też moimi odcinkami wam pokazać, że życie i świat nie jest aż taki prosty, że mamy po prostu dobrych i złych ludzi, bo nie ma dobrych i złych ludzi, są ludzie. Znaczy, to są niektórzy najgorsi, nie? Jakby... Ja nie mówię, że wiecie, że najwięksi zbrodniarze byli też dziećmi. Nie chcę to powiedzieć. Powiemy, jak to się kończy. Chcę powiedzieć po prostu, że łatwiej być chyba dobrym człowiekiem, szukając w ludziach dobra, nawet jeżeli trudno je znaleźć. To jest zmiana faktu, że jeżeli oni szerzą zło, to nie jest tak, że to ich to tłumaczy. To chcę wam powiedzieć. Agnieszka, to jest bardzo ciężkie doświadczenie, ale mam nadzieję, że nauczycie tego, że ludzie nieszanowani z siebie nie potrafią nic dać. Jeśli mi obiecasz, że to się zmieni na lepsze, będę bronić ciebie i tego miejsca. Obiecuję. Normalnie integracja wyglądałaby inaczej, byśmy się bawiły, no ale tu czasu na zabawę nie ma, jest czas na ciężką pracę. Projekt jest piękny. No to jest bardzo prosta. Wyszynk z szynką. Restauracja będzie w szaro-białą pepitkę. Różowe będą akcenty. Już Magda mówi, jak będzie i będzie. Dziś pieczenia ciąg dalszy. Na szynkę trzeba uważać, bo to główne danie wieczoru. Rozkładać w swoli. Czy to są nowe mięta? Nie, to są umyte. Poważnie? Rzeczywiście trudno uwierzyć, że w kuchni może być tak czysto. Jako pierwszy bulgotać zaczyna wywar, podstawa przyszłego sosu. Ale tak, to nie jest szefowo, że przy przyklinie firmy. Pojechała ją w dupie, mu. Jest godzina którą? Denerwujemy się na brak właścicielki w lokalu. No jest szefą kuchni, więc szefa powinna być. Razem z nami. Nie wiem, co dalej mam robić. Pojechała po naczynia, które są potrzebne dzisiaj na wydanie kolacji. Po ponad 3 godzinach zjawia się Agnieszka. Są też obiecane talerze. No widzę, że szyneczki bardzo ładnie. Ona jest jeszcze twarda. Jakby wyciągałaś, by widzę, że miękko wchodzi, nie? Mięciutko wchodziło. Przykryłaś to folią? Tak. To jeszcze trzeba to wrzucić, podlać trochę wodą. Zgodnie z decyzją Agnieszki, szynki wracają do pieca. Jest szynka. Pieką się jeszcze tak. Jeszcze długo? No, bo takie twarde były. Ile czasu się pieką? Za 3 godziny. To są spalone. Wypiekł się olej i podlałyśmy wodą. Niech pani zobaczy, to jest spalone. Spalenizna jest rakotwórcza, a pani ją rozcieńcza wodą. Ale mnie nie było, musiałam wyjechać do miasta. Pani Agnieszko, jak można wyjechać w czasie kuchennej rewolucji do miasta? Niech pani powie. Nie robić prawdziwy jakiś biznes, na których ona zarabia, bo na tych restauracji to ona nie zarabia. Po zastawę nową. A to może ktoś inny to robić, nie musi pani tego robić. No właśnie nikt nie może, bo nikt nie ma prawa jazdy. A nie ma taksówek? Żeby to przywieźć, żeby pilnować kuchni, która jest najważniejsza dzisiaj? Rozmowa idzie tak o kilka zdań za daleko i już wiesz, że z tego się może zrobić kłótnia, nie? My w naszych życiach na co dzień omijamy kłótnie, ponieważ niektórych rozmów nie dokańczamy. To jest dobra taktyka na niekłócenie z ludźmi. W pewnym momencie przestajesz rozmawiać na dany temat i się nie kłócisz.
Najpierw ta łapkę, potem szynka. Jeszcze na to chrzan i przykrywamy. Aby nas tu taką kanapeczkę se pierdyknął, ty! Typowej wcześniej jadłodajni przydała się odrobina kolorowego ożywienia. Znikły przypadkowe obrazki i kwiatki. Wyszynk z szynką ma od razu kojarzyć się z jedzeniem. Nie wiem, według mnie tam nie wyglądało źle wcześniej, ale jestem ostatnio w ogóle jakiś taki bardziej wyrodzony do tych wystrojów. Po kilku odwiedzinach restauracji po kolejnych rewolucjach dochodzę do wniosku, że czasami mi się nie podoba wystrój, w jaki to robią. I nie mówię, że nawet wystrój pani Magda Gessler, bo to pewnie ekipa tam w dużej mierze sobie pozwala to projektować, plus pewnie ich limituje czas. Bo chociażby restauracja pani Magda Gessler u Fukiera jest jedną z najśliczniejszych, w jakich byłem w życiu w ogóle. Smaki dzieciństwa, babcia piekła taką szyneczkę i pierwszy kęs przypomniał wszystko. Szynka z chrzanem, bardzo dobra, sos był bardzo dobrze przygotowany. Kopytka były ekstra, o matko, cudowne, mięciutkie, takie delikatne. Mam nadzieję, że wyszynk z szynką dalej będzie podawał szynkę. Jedną z najważniejszych kwestii, jaką wynieśliśmy z tych kuchennych rewolucji, że na pewno warto jest rozmawiać ze sobą po prostu szczerze. A niekoniecznie trzeba się mnie bać, bo ja tak naprawdę nie gryzę. Ona się nawet nie uśmiechnęła, mówiąc to, że nie gryzie. Pierwszy raz widziałem, że ktoś tak powiedział, bo ja nie gryzę. Przepraszam, bo nie gryzę. Przecież widać, że nie gryzę ludzi, tak? Moja buzia za mało się otwiera, żeby kogoś ugryźć. Kielce. Jadłodajnia. Wyszynk z szynką. Czy pani Agnieszka zauważyła, że jej pracownicy to ludzie? Strasznie zespidronowali bardzo ten taki element, który z reguły zajmuje pół odcinka, tu zrobili to naprawdę w trimiga. Powiem wam, że ja w ogóle nie czułem tutaj momentu robienia tej kolekcji, ona się już po prostu odbyła i bardzo szybko już docieramy do momentu, w którym ona odwiedziła to po jakim czasie, nie? Kanapka z szynkową, 6 zł, to idzie najbardziej? Szynka w sosie musztardowym, pieczona z kopytkami i surweczką, to najbardziej. A zupek to żurek z ziemniaczkami, pierożki z białą kiełbasą też jak najbardziej. No dobrze, próbujemy. Żurek jest dobry. W ogóle nie wygląda na dobry. Pyszne. Pierogi faszerowane białą kiełbasą i majerankiem. No cóż, mamy taką bardzo prostą historię. Każde opakowanie kiełbasy ma swoją datę ważności. Czy mogę cię prosić o paczkę kiełbasy? Paczkę kiełbasy białej. Dajcie mi. Jest w terminie? No. Jest. O nie! O nie! Ale już jesteś umy. No. Po terminie unikasz to gorzej. Bo że nie ma, no bo wyrzucone jest, no. Szefa twierdzi, że dzisiaj już nie mają opakowań. Cała prawda, albo stąd wychodzę. Ale nie ma tego opakowania, bo już wyrzucone. Musisz mieć dowód na to, że kiełbasa jest świeża. Gdzie on jest? No bo jutro mamy świeżą dostawę. Przestań pieprzyć. I z jakiej daty jest ta biała kiełbasa? No ja nie wiem, bo to dziewczyny robią. O, ale będzie przystany. O Boże, jak będzie przystany. Papa! Na kiełbasę i na dzika to Magda jest naprawdę cięta, nie? Ona tego nie odpuści. Ty wszystko musisz wiedzieć, bo ty głową za to odpowiadasz. Jak zatrujesz ludzi, to po tobie. Plus jeden byczku. Poproszę szynkę i powiem tak. Jak nie znajdziecie opakowania, nie przejmuję rewolucji. Jak znajdziecie, to też nie. To nie ma dobrej odpowiedzi. To nie jest dobre. Ta szynka mogła być trochę bardziej miękka, jest twarda. Proszę bardzo. Należy spojrzeć do 27 marca 2016 roku. Ta biała kiełbasa praktycznie nie ma żadnej chemii. Nic, co jest konserwantem. Jezu Chryste, czajcie, że minęło ile? 7 lat? I patrzcie, jak się zmienił świat pod kątem cen w ogóle i wypłat i kwot, jakie są. Matko Boska, ale złotówka straciła na wartości. Po terminie to jest niejadalne. Ania tego nie może wyrzucić. Jeśli by wyrzuciła tą kiełbasę,
No to musiałaby za to zapłacić. Rano słyszałam, że wspominała szefowej, że ta kiełbasa jest. I co na to szefowa? No kazała jej pierogi robić. I ja dzisiaj te pierogi sprzedawałam. No proś szefową. Pierogi proszę i zacząć jeść. Pani to wypluje. Moja wina. Nie sprawdziłam, przepraszam. Aż tak to czuć w ogóle? W sensie ja nie jadę nigdy nieświeżej kiełbasy, ale wiem, że to można od tego umrzeć, pa. Pani się nie zmieniła, panie Agnieszu. Zmieniłam się, panu. Ja. Trucie ludzi w taki sposób, żeby się trochę oszczędzić, jest bezmyślnością, pazernością. To jest najgorszy rodzaj. Takie restauracje są w ogóle najgorsze. To jest moje zdanie. Chciwością i durnotą. Dzisiaj jest 6 kwietnia. Do 27 marca była ważna. Ja pierdzielę, to jeszcze aż tyle po terminie! Bo gdyby to jeszcze było, wiecie, dzień po, kurwa, nawet te 2 dni po, to uważam, że wiecie, no to jeszcze to byłoby jakieś wytłumaczalne, nie? Nie uważam, że byłoby prawidłowe, ale to byłoby jeszcze jakkolwiek wytłumaczalne. Ale kurwa, prawie 2 tygodnie później. Nie zauważyłam tego. Pani to zauważyła i pani na to zwracano uwagę, ponieważ pani pracownica o tym mówiła. Nie, naprawdę nie. Poproszę przez cały personel. Które z pani robiła pierogi? Ja. Mam pytanie, czy zgłaszała pani Agnieszka, że przeterminowana jest? Wszyscy wiedzieli, że jest koniec terminu. Dlaczego pani kłamie? Ale nie kłamę, dopiero się dzisiaj dowiedziałam. Rano się dowiedziała, dopiero dzisiaj, co już? No trzeba było zrobić. Naprawdę. A ja na pewno nie pozwolę, żeby ludzi truć w imię tego, żeby zarabiać pieniądze. Ja się dzisiaj dowiedziałam. I to generalnie tuż przed przyjazdem pani Magdy. I mówiłam, żeby tych pierogów nie dawać. Widać, że ty wymyśliłaś, żeby teraz to powiedzieć. Płacone wam wszystko? Za luty tak. Za marzec tylko nie. Marzec został. Jaką pani dostała pensję? 900 zł. A pani? Do końca nie dostałam całej pensji. Myśmy się umawiały na to, że pani już zacznie płacić najmniejszą krajową. Ja pierdzielę, ale tak czułem, no że tak będzie. Pani ciągle ściemnia. Do widzenia. No cóż, nie wszystkich da się zmienić. Agnieszka się nie zmieniła. Chciwość zwyciężyła rozsądek. Teraz będziemy się starać, żeby klienci oczywiście nabrali do nas zaufania, bo przecież raz to każdy może się pomylić. Tak, tylko że to raz pomylenie się w telewizorze przy Kuchennych Rewolucjach to prawdopodobnie był guź do trumny waszej jadłodalni Bartosza bez Bartosza. Zobaczmy, kochani. Ojoj, tu był jakiś wyrok, kurwa. Czekajcie. Znaczy, jak się pewnie domyślacie, to miejsce już dawno nie stoi, nie istnieje. Do końca 2016 roku była sprawa przeciwko właścicielce restauracji Wyszynk ze szynką. Sąd orzekł, że w lokalu były łamane prawa pracownicze, więc te dziewczyny dostały swoje wynagrodzenia, dostały swoje pieniądze. Właścicielka tej restauracji została skazana na 2,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd obciążył ją grzywną 3000 zł i nakazał pokrycia kosztów procesu. I słuchajcie, w 2022 roku w tym miejscu powstała nowa restauracja, Nowa Sushi chyba? I tamta restauracja już tam nie stoi, nie istnieje, ona grubo. No ale dobrze, przynajmniej kurczę, sprawiedliwość się tutaj zajęła sprawą, jak wylądowało to w telewizorze. Tyle dobrego. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Kuchennych Rewolucji. Jeżeli się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, a już zaraz nagram dla was kolejne Kuchenne Rewolucje. No dzisiaj było naprawdę przepotężnie. Jestem z ciebie dumny, że przeszedłeś do końca i widzimy się już zaraz w kolejnym odcinku. Cześć!